Dla mnie zawsze najciekawsze było podróżowanie w czasie, stąd te wszystkie odchylenia w stronę historii, może niezrozumiałe połączenia rysunku z pracami badawczymi nad historią, ale wszystko to w gruncie rzeczy jest jedna wielka podróż, która się zaczęła koło Bagien Nowochódzkich swojego czasu. Jednym z jej najważniejszych etapów było Muzeum Lotnictwa. W niedalekiej odległości się urodziłem. To było moje ulubione miejsce wizyt. To po prostu mogłem tam spędzać całe dnie, łażąc pośród tych samolotów, wąchając smary, wpatrując się w kształty. Jest w sprawie oderwania się od ziemi, rzucenia wyzwania grawitacji, jest coś magicznego. Człowiek o pewnej wrażliwości zawsze go takie rzeczy pociągały. W mniejszym stopniu fascynował mnie fenomen wyciągania królika z kapelusza, a raczej magia związana z prawami fizyki, z ruchem. Dla mnie te stare formy samolotów stanowią ważną część estetyki na uczelni. Potrafiłem przyłazić do pana profesora, męcząc go próbami szkiców Spitfire'a zamiast modelki, tak jak to Pan Bóg przykazał na uczelni. Po 20 latach wróciłem do robienia filmów z takim projektem związanym z setną rocznicą rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. Taka historyjka wymyślona, trochę śmieszna, trochę straszna. Zaczyna się właśnie od takich wystąpień w czasie zjazdu partii, gdzie się okazuje, że gdzieś w Chinach istnieje tunel, którym można się przemieszczać w czasie. W Forcie Barycz, oprócz mojej pracowni, znajduje się też przestrzeń, którą chcemy w fundacji zagospodarować jako wstęp do narracji o I wojnie światowej w Krakowie. To się składa głównie z moich ilustracji. Te ilustracje wypełniają pewną lukę, której nie ma na zdjęciach, nie ma w tej warstwie ikonograficznej, natomiast jest w warstwie opisowej. Taka trochę opowieść jakby, która ucieka od słów, a przechodzi do obrazów, zgodnie z chińskim przysłowiem, że obraz wart jest tysiąca słów. Mam nadzieję na to, że wreszcie uda się zbudować to muzeum. To jest moja wielka tęsknota. Aleja Różdżar Team powstała jako tako w 2010 roku. Tworzą tą drużynę praktycznie rodowite hutasy. Spotykamy się regularnie, praktycznie tydzień w tydzień. Gramy w lidze, krakowskiej lidze Darta, w drugiej lidze. Obecnie zajmujemy trzecie miejsce. Tak jak teraz widać, zawsze przychodzimy godzinę, półtorej godziny przed meczem, rozgrzewamy się, przyszykowujemy miejsce dla drużyny przeciwnej. Potem następują te właściwe zawody, czyli już walka o punkty i walka przy tarczy. Wiadomo, przychodzimy, spotykamy się po to, żeby coś porozmawiać, porzucać, powalczyć, ale jest też element takiej rywalizacji, która polega na tym, żeby cały czas podnosić swoje umiejętności i być coraz lepszym w tym, co się robi. Przyjaźń, że tak powiem, już poza darterska i darca, przy którym spędzamy miło czas. Tu naprawdę taka koleżeńska, przyjacielska atmosfera. Gramy razem z chłopakami, z żonami, z dziewczynami. No generalnie chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Dart to jest przede wszystkim dobra zabawa.
gazecie była taka akcja pana Adama Gryczyńskiego. Prosił o zbieranie, o dostarczenie starych zdjęć z okresu, kiedy tutaj na tych terenach nie było jeszcze huty. Zdałam sobie sprawę, że naprawdę ja o tej mojej rodzinie tutaj z Bieńczyc bardzo mało wiem. Zaczęłam szukać w internecie. I między innymi znalazłam tam też pierwsze kartki, które mnie po prostu zachwyciły. Postanowiłam je zdobyć. Stwierdziłam, że może na tych kartkach znajdę też gdzieś moją babcię. Zaczęłam licytować pierwsze kartki. No i tak zaczęłam kupować. Najpierw na aukcjach, później jeździłam na Pchli Targ, wyszukiwałam, pytałam. Głównie zbierałam tych malarzy, którzy byli związani z tą szkołą krakowską. Czyli musieli jeździć w plener tutaj na te wsie i te osoby, te piękne dziewczyny, które tutaj są, musiały to być te dziewczyny, które tutaj żyły na tych wsiach. To są zwyczaje, to są wesela, to są właśnie oczepiny, to są kartki świąteczne, są kartki na Boże Narodzenie, są kartki na Wielkanoc. Moja kolekcja liczy około kilku tysięcy tych kartek. Bardzo lubię sobie wziąć, oglądać te kartki i tak jak gdyby wyobrażać sobie, że przenoszę się do tych czasów, że żyję z moją babcią, że chodzę po pięknym ogrodzie kwitnących jabłoni i pasę jakieś gąski albo tam konie, gdzie jest tyle tej przyrody. Dla mnie jest to bardzo duży relaks. To tak jakbym szła na wystawę, szła do galerii. Zbieram pocztówki, bo bardzo mi się to podoba. Jest to pewne oderwanie od tego pośpiechu, tego życia w ciągłym stresie.